Dokąd zmierzamy? Co ja tu kurwa robię? Pany? Codziennie rano boli mnie głowa i gardło. Lepsze to od spania na ziemi. Siódma. Co za mróz. Weź no podkręć to gówno. Nawet kurwa nie miałem czym dupy podatrzeć. Jesteśmy tak biedni, że nawet nie mamy papieru? Mogłeś mówić. A liście? Rozejrzyj się, kurwa, jest jesień. Albo mi się kruszą na dupie, albo są mokre. Równie dobrze mógłbym się podcierać gołą ręką. A ja? Moje ręce? Od dzisiaj to będzie mój kubek.
Kiedyś nie cieszyły mnie małe rzeczy. A teraz? Cieszy mnie nawet kubek gorącej kawy. Bo i tego może zabraknąć. Gdy ją mam, to dziękuję Bogu za to, że jest. A fajkę? Skąd masz? Twoje? Wszystkie są moje. Co dalej? Nie wiem. Bo to mnie wyciągałeś z chaty? Daj spokój. Nie mów, że tam miałeś lepiej. Też głodowałeś i marzłeś. Ale w swoich czterech ścianach. W swoich, które zrobiłem sam. To jest dla mnie ogromna różnica, kiedy mam zginąć. Zapomniałeś już, jak jest w drodze? Raz jest chujowo jak teraz, a raz znajdujemy dach nad głową i trochę zapasów. Ale dokąd nas to prowadzi? A życie? Dokąd nas prowadzi? A życie samemu w chacie dokąd cię prowadziło? Do śmierci. To co to za różnica? Chyba, że wolisz umierać sam. Też kiedyś byłem sam, ale teraz jestem z tobą i jest mi raźniej. Czasami warto dołączyć do stada. Już trochę razem przeżyliśmy. Myślałem, aby ruszyć na północ. Tam zawsze znajdzie się jakieś zajęcie. I to mrozy. Dostaniemy po dupie, jak dalej będziemy podróżować. Musimy znaleźć schronienie. Północ? W sumie brzmi dobrze. Zostało trochę fasoli. Masz coś jeszcze? Puszkę herbaty, trochę suszonej wołowiny i 3 karnistry benzyny w bagażniku. Oddałbym to wszystko za talerz ciepłej zupy. Cukier? Zostało coś? Pół worka. Idealnie. Bo mi zostało pół puszki kawy. Niewierne zwierzę na 4 litery? Niewierne zwierzę na 4 litery. Suka. A wierny jest pies. A pies to nie suka. To inna rasa. Dlaczego krzyżówki? Co? Dlaczego nie wiersze, książki, tylko krzyżówki? Bo dają mi spokój w tym całym chaosie. Gdy je rozwiązuję, wyobrażam sobie, że już nic więcej nie muszę. I to mnie uspokaja. A ty? Masz coś takiego? Widzisz to? Pustka? Cisza. To mnie uspokaja. To już wiem, dlaczego sam przez 2 lata żyłeś przy lesie.
widzisz, jaki ten świat jest idealny? Potem przyszły te kurde, najebałe budynków, reklam, parkingów. Ale natura odebrała sobie wszystko z powrotem. Stój! Co? Hotel? Rzućmy okiem. Stoi za blisko drogi, ma powybijane szyby, tam nic nie będzie. Nie interesuje mnie, jak wygląda z zewnątrz. Interesuje mnie to, co jest w środku. Warto to sprawdzić. Co nam szkodzi? Mamy mnóstwo czasu. Jak kocham mokre cipki, tak coś czuję, że tu coś znajdziemy. Tamten był podobny? Budynek? Mhm. Szerszy. Miał długi korytarz, który mogliśmy uciekać. Co prawda nie złapali nas za oko, ale... byliśmy młodzi, głupi. Myśleliśmy, że jak złapiemy za broń, to nic nam się nie stanie. Ale masz sprawę. Prądrowaliście i transportowaliście dla Cytadeli. I dowodziłeś. Prowadź. Nikim nie dowodziłem. Byliśmy grupą, która tylko chciała przeżyć. Jeśli ktoś czegoś nie chciał, nie robiliśmy tego. Jak to nie? Ile to już lat minęło? 50. Nie tęskni za tym? Czasem. Prowadź. Przecież tu kurwa nic nie ma. Takie budynki plądrowali na początku epidemii. Módl się, żeby tam coś było. Bo niedługo zdechniemy z głodu. To jak to zrobimy? Tak jak wy to robiliście? Nie kombinuj. Idź na piętro, a ja pójdę parterem. Jak coś znajdziesz, zostaw to. Jak będzie czysto, po to wrócimy. Zrób kółko i za 10 minut widzimy się tutaj. Jak kogoś spotkam, to go pierdolone w łeb.
albo wyrzucę przez okno. Będę wiedział, że coś jest u ciebie nie tak, jak nie mam radia. To usłyszysz. A jak nie zdążysz go użyć? Patrz się przed siebie, nie za siebie. Nie dbam tylko o siebie. Góra, dół, jeden chuj. Słonecznik, pieprz. Kurwa, tylko rok po terminie. A tu? Orzech. Ech, Bar. Zawsze myślisz, że masz rację. Przecież tutaj go nie zostawię. Wracam po plecak.
Wiedziałem, że tu coś znajdę. Barn. Co wy, kurwa? Zbudowaliście się? Masz ryj jak kawał gówna. Ilu was jest? Ilu? Wiele razy dałem się nabrać, a później patrzyłem, jak moi bliscy umierają. Więc nie graj mi tutaj, tylko mów. Dzisiaj nie umrzesz. Zaciśnij las. I tak nie uciekniesz. Jednak dobry masz słuch.
twojego. Mhm. Przed chwilą ktoś z takiej samej celował do mnie z pierwszego piętra. To ty miałeś być na piętrze. No ale zmieniłem zdanie. I znalazłem trochę zapasów. Zdziwiony? Ja też coś znalazłem. Przed chwilą ktoś do mnie celował. Z takiej samej broni. A to nie mógł być on. Jesteś pewien? Broni nigdy nie zapomina. Więc nasz przyjaciel nie kłamał. Znalazłem zwłoki. Zwłoki żołnierza przed wejściem do piwnicy. Wdepnęliśmy w sam środek gówna. Gonią was? Idziemy po nich, zanim oni przyjdą po nas. Na tylu martwych możemy jedno życie ocalić. Myślałem, że zrobisz to po cichu. Żarty się skończyły. Czas na zabawę. To nie jest zabawa.
będę tak walił na oślep. Zaraz tam amunicja. Rewolwer parna. Patrzysz, jakbyś zobaczył ducha. Bo i tak się czuję. Ty z nimi? To za duże słowo. Byłem pewien, że zastrzelili cię na południu. Postrzelili, uwierz mi, że było blisko. Zmieniło cię to? Nie bardzo. Teraz trzymam się trochę z nimi. Panie, zabiliśmy, może odwołasz resztę. A mogę ci nadal ufać? Czas pokaże. Koniec zabawy, chłopcy. Wychodźcie. Został chyba tylko jeden. Trudno. Mieli to w kontrakcie. Miguel? Byłaś, to koniec. Kuba pana skończyła sobie. To koniec, byłaś. Od teraz są z nami. Kuba Anas, a to Yusuf Jahim. Wiem, że zabili. Ale tak się składa, że jeden z nich to mój stary przyjaciel. Porozmawiajmy, przyjacielu. Kopalad. Ten? Forrest to jest Ben. Ben to jest Forrest. Wiesz mi, co to było? Co? To coś, co miało ry jak martwi, ale ruszali się jak żywi. Sangowie. Nie mów, że ktoś taki jak ty nie wie, kto to Sangowie. Trochę ostatnio stanąłem w miejscu. Trochę. Forrest, a ty słyszałeś o nich? Słyszałem. Ale żadne nie widziałem. Jest ich garstka. Czy są dziełem tego, co sprawia, że ludzie powstają z grobów? Nie pytaj, nie wiem. Rozumieją nasz język? No pewnie. Jednemu z nich przestrzeliłem oba kolana. Przestawiłem lufę do głowy i powiedziałem, że go zabiję. On nadal udawał, że nic nie rozumie. Tacy już są. Wolą umrzeć niż mówić. Gdyby byli nami, mówiliby od razu. Albo by strzelali w plecy.
Zabiliście go? Kurwa. Leży na dole. Żeby tak pójść po niego. Przestrzeliście mu tylko nogi? Poradzi sobie. Kurwa, były przejebane. Teraz drugie pytanie. Co tutaj robisz ty? I trup przed budynkiem. Myślałem, że najpierw o to zapytasz. Napadliśmy na ich konwój, ale nie wiedzieliśmy o drugim oddziale. Zostawiliśmy wszystko i zaczęliśmy uciekać. Po drodze tutaj chcieliśmy rozbić obóz. Musieli się rozdzielić i paru trafiło tutaj. Nie było ich dużo, więc daliśmy radę. Pół godziny później pojawiliście się wy. Myślałem, że reszta ich trafiła na nasz ślad. To oni was szukają, a wy grzecznie siedzicie w jednym miejscu? Ile można uciekać na pieszo? Tutaj za murami mam jakieś szanse. Tu bierz rzeczy i spierdalamy. Wóz stoi od frontu. Długo jeszcze będzie cel w stupę wchodzić? Robota czeka. Ładnie nas, kurwa, wpakowałeś. Ja? Gdyby nie Barn, już dawno bym ci ostrzelił ten głupiły. Uwierz mi, trafiłbym na pewno. Masz też, kurwa, do mojego wyglądu? Zaraz będziecie mieć okazję pokazać, kto jest twardszy. Że w końcu odstrzelą mi łeb, ci co polują na twój. Jak to zrobimy? Tylko mi nie mów, że tak jak my kiedyś. Zrobimy to po mojemu. Poczekam, aż wyjdą do budynku i rozjebiemy ich jeden po drugim. Albo od frontu, do wozu i nie ma nas. Dziewiątka? Mhm. No to masz szczęście. Tej też i tam. Mają nad nami przewagę liczebną. Jak jasny chuj! Jak chcemy ją zmniejszyć, to musimy zacząć strzelać już teraz. Ule, zwal z tego okna. Ben, idź od tamtego. Ja pójdę na front.
Stój. Rzuć to. Rzuć. Obróć się. Obróć się. Zwykły kutas. Ten twój ryj, to bym cię zabił. Spieprzamy do auta. Piwnicą. Co? Zostało tam parę puszek z jedzeniem. Jak to weźmiesz? Mam plecak na schodach. Schodami. Stary, kurwa, chodź. Oni nie znikną. Thank you.
Gdzie to auto? Dalej. Spokojnie, on nie żyje. Jak oni wszyscy. Pełno ich przy aucie. Spieprzamy do lasu. A co z autem? Jak je zgubimy, wrócimy po niego w nocy. No ile sami go nie użyją? Mamy nogi. Bo zaraz
się tu wszyscy zlecą. Musimy tam wpierdalać. Wypchnąłeś mnie przez okno. Uszczędziłem cię. A reszta? Twoi towarzysze, którzy cię opuścili. A ty od 5 lat szuka. Bar, musimy stąd spieprzać. Kto to kurwa jest? Opowiadałeś mi o tamtym budynku, gdzie otoczyli was nie umarli. To wtedy on się pojawił? Pogadamy o tym później. Powinieneś teraz. Myślisz, ten gnój przywraca ich do życia. Kurwa, nie dość, że żołnierze, to zaraz zleci się tu jeszcze armia umarłych. Ty, mały człowieczku, czy ty naprawdę sądziłeś, że możesz mnie zabić? Bar, spierdalamy stąd! Ben! Tam cały czas gdzieś jest. To strzelę chujowi w głowę. Co jest, kurwa? Pozwól się stąd. Tak, bo będzie mi jebać, kurwa, tym petem.